Małżeństwo nierozerwalnym związkiem. W małżeństwie mężczyzna i kobieta oddają się wzajemnie w nierozerwalnym związku całkowitego i wzajemnego oddania. Całkowita jedność w miłości. Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie na dobre i na złe z własnym małżonkiem. Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi. Jest to miłość, która powinna być głoszona przed całym światem i która jest bezwarunkowa. Żeby być zdolnym do takiej miłości, potrzeba się odpowiednio przygotować od wczesnego dzieciństwa aż do dnia zaślubin. Aby rozwinęła się odpowiednio, wymaga ona ścisłej pomocy Kościoła i społeczeństwa. Miłość męża i żony, oparta na Bogu, przekracza samą siebie i tworzy nowe życie. Powstaje rodzina. Rodzina jest wspólnotą miłości i życia, gniazdem, w którym dzieci są wychowywane do dojrzałości. Małżeństwo jest świętym sakramentem. Ci, którzy zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, są poślubieni także w Jego imię. Ich miłość jest uczestnictwem w miłości Boga. On jest jej źródłem. Małżeństwo par chrześcijańskich, dzisiaj odnowione i pobłogosławione, jest obrazem cudu Bożego na ziemi, wspólnotą pełnej miłości i życia. Trzech osób w jednym, Bogu oraz Bożego przymierza w Chrystusie z Kościołem. Małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem zbawienia, jest drogą uświęcenia dla wszystkich członków rodziny. Całym sercem polecam wam wszystkim czynić, co tylko możliwe, żeby wasze domy były ośrodkami modlitwy, domami, gdzie rodziny spoczywają w obecności Bożej, domami, do których zaprasza się bliźniego do udziału w gościnie, w modlitwie i uwielbianiu Boga. Międzyosobowe odniesienia w małżeństwie. Święty Paweł zaleca małżonkom, aby byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Chodzi tu o odniesienie niejako dwuwymiarowe czy też dwustopniowe wzajemnej wspólne. Jedno bliżej określa i charakteryzuje drugie. Wzajemne odniesienie męża i żony ma wypływać z ich obopólnego odniesienia do Chrystusa. Autor listu mówi o bojaźni Chrystusowej w podobnym znaczeniu, w jakim mówi się o bogobojności. Nie chodzi w tym przypadku o lęk czy strach, który jest postawą obronną, wynikającą z zagrożenia jakimś złem, ale chodzi przede wszystkim o poszanowanie dla świętości, dla sakrum. Chodzi o pietas, to, co w języku starotestamentalnym wyrażało się też jako bojaźń Boża. Taka właśnie pietas, zrodzona z głębokiej świadomości misterium Chrystusa, ma stanowić podstawę wzajemnego odniesienia małżonków. Czytamy bowiem: żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu. Autor nie chce przez to powiedzieć, że mąż jest panem żony, że właściwy dla małżeństwa układ międzyosobowy jest układem panowania męża nad żoną. Mąż i żona bowiem są sobie wzajemnie poddani, wzajemnie podporządkowani. Źródłem tego wzajemnego poddania jest chrześcijańska pietas, a wyrazem miłość.
Miłość sprawia, że równocześnie i mąż poddany jest żonie, poddany w tym samym Panu, podobnie jak żona mężowi, wspólnota i jedność, jaką z racji małżeństwa mają stanowić, urzeczywistnia się poprzez wzajemne oddanie, które także jest wzajemnym poddaniem. Chrystus jest źródłem i zarazem wzorem owego oddania, które jako wzajemne poddanie w bojaźni Chrystusowej nadaje głęboki i dojrzały kształt jedności małżonków. Wielorakie czynniki natury psychologicznej czy też obyczajowej zostają w tym źródle i wobec tego wzoru tak przetworzone, że wyłania się stąd jakby nowy, wartościowy stop obustronnych zachowań i odniesień.